Obecność. Ja mam do wszystkich prośbę, żebyśmy zaczęli od symbolicznej minuty ciszy dla poległych, dla ofiar ludobójstwa, dla więźniów politycznych, więc zapraszam do minuty ciszy. Dziękuję bardzo. Minęło już 10 miesięcy. Od 10 miesięcy dopływają do nas coraz straszniejsze obrazy z Palestyny. Izrael popełnił i dalej popełnia okropne zbrodnie wojenne. Izrael dalej rzuca bomby na szkoły, w których schronienia szukają przymusowo przesiedleni cywile. Na szkoły prowadzone przez ONZ. Izrael dalej bombarduje obozy dla uchodźców, w których giną niewinni ludzie. Izrael dalej wydaje rozkazy ewakuacji. Zmusza cywilów do kolejnych przesiedleń, tylko że nie ma już dokąd uciekać. A miejsca, do których kierowani są cywile, również są bombardowane. Izrael dalej porywa ludzi ze Strefy Gazy i przetrzymuje ich w nieludzkich warunkach. Na pewno słyszeliście ostatnio o izraelskich żołnierzach, którzy zostali aresztowani za zbiorowy gwałt na palestyńskim więźniu. Brutalne gwałty i tortury to codzienność palestyńskich jeńców. Na ratunek przestępcom ruszyli ekstremiści, ministrowie i politycy izraelscy, którzy wywołali zamieszki w obronie gwałcicieli, w obronie przestępców, których nazywają bohaterami narodu. To jest właśnie syjonizm. 300 dni! Tyle dni ludobójstwa minęło w tym tygodniu. Od 300 dni Palestynki i Palestyńczycy w Gazie żyją w ciągłym cierpieniu. W strachu, że zostaną zabici i zostaną porwani. W ciągu ostatnich 300 dni Izrael zrujnował Strefę Gazy. Miasto Gaza zostało zniszczone w 70%. Dzieje się to teraz, w 2024 roku. Protestujemy przeciwko temu, zwłaszcza stojąc tu w Warszawie, która równo 80 lat temu również została zniszczona. 80 lat temu Warszawa, dzisiaj Gaza jest niszczona przez zbrodniarzy wojennych. Warszawa została odbudowana, tak jak zostanie odbudowana Gaza w wolnej Palestynie. W ciągu ostatnich 300 dni izraelska machina śmierci pochłonęła życie tysięcy osób. Według oficjalnych danych izraelscy żołnierze zamordowali 40 tysięcy osób w 10 miesięcy. 10 tysięcy osób uznaje się za zaginionych, a ciała wielu leżą pod gruzami zbombardowanych domów. Ludzie w Palestynie giną od bomb, ale umierają również z głodu i chorób, których nie mogą leczyć przez ciągłe ataki na szpitale, służbę medyczną i blokadę granicy, przez którą nie wjeżdża sprzęt medyczny ani leki. W związku z tym, według najnowszych szacunków, w Strefie Gazy mogły zginąć bezpośrednio od bomb i pośrednio od izraelskich działań okupacyjnych aż 186 tysięcy osób. Izraelscy żołnierze, izraelscy politycy, izraelski rząd, izraelscy w cudzysłowie cywilni ekstremiści, wszyscy są odpowiedzialni za śmierć, zniszczenia i ludobójstwo na narodzie palestyńskim. Do tej pory nikt za to nie odpowiada. Pomimo niezaprzeczalnym zbrodniom wojennym, orzeczeniom międzynarodowych trybunałów, które jasno wskazują, że izraelska okupacja jest nielegalna, że Izrael dopuszcza się zbrodni wojennych, pomimo szykowanych nakazów aresztowania dla premiera Izraela Benjamina Netanyahu i jego współpracowników, pomimo tego wszystkiego, polski rząd nie widzi niczego złego we współpracy z rządem dokonującym zbrodni wojennych. Nasze państwo współpracuje z reżimem apartheidu i nie zamierza zerwać tej współpracy. Jest to wstyd i hańba dla historii, jaką przyszedł polski naród. Izrael bombarduje Palestynę, bombarduje Syrię, bombarduje Liban, bombarduje Iran. Widzimy, jak bardzo Izrael dąży do eskalacji i wybuchu wielkiej wojny regionalnej. Izrael stanowi zagrożenie dla pokoju. Izrael niszczy wolność, a wszyscy ludzie muszą być wolni. Dopóki wszyscy nie będziemy wolni, nikt nie będzie wolny.
musi... Musimy dalej protestować, nie zapominać i nie przyzwyczajać się do ludobójstwa. Ludobójstwo nie jest normalne. Nie możemy go zaakceptować i przejść do porządku dziennego, kiedy od miesięcy giną dzieci, kobiety, mężczyźni, osoby starsze, uczniowie, nauczyciele, lekarze, naukowcy, studenci, wszyscy. Nie możemy tego zaakceptować. Nie możemy się przyzwyczajać. Nie możemy siedzieć cicho, jakby świat toczył się dalej. Będziemy protestować, dopóki ludobójstwo będzie trwało, dopóki okupacja Palestyny się nie skończy, dopóki izraelscy zbrodniarze wojenni zostaną postawieni przed sądem i rozliczeni za swoje zbrodnie, dopóki Palestyna nie będzie wolna. Dziękuję wam za obecność, niech żyje wolna Palestyna! Wolna, 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 wolna Palestyna! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Teraz chciałbym oddać głos ambasadorowi państwa Palestyny, dr Mahmoud Khalifa. Zapraszam. Dziękuję bardzo Emilu, dziękuję bardzo wam wszystkim. To co mówił Emil daje nam jako wolni ludzie jeszcze inne słowa, żeby potępiać tej agresji i potępiać tego izraelskiego terroryzmu przeciwko cywilom w strefie Gazy. Szanowni Państwo, przedwczoraj upamiętnialiście powstania warszawskie. Powstania, które miały dążyć do wolnej Polski, wolnych ludzi. Chcę wam powiedzieć, że jesteśmy na tej samej drodze do wolności. Obserwując, jak izraelska kula ognia rozprzestrzenia się po całym regionie. Powtarzam to, co mówiłem wcześniej. Izrael nie jest zainteresowany pokojem i stabilnością, a ostatnie wydarzenia to powtarzają. Izrael dąży do eskalacji właśnie tego poszukuje. Eskalację sytuacji w regionie. Należy podkreślić, że izraelski terroryzm i ludobójstwa i zbrodnie trwają już, tak jak mówił Emil. I tak jak widzimy wszyscy, od 300 dni. W Gazie ostatni miesiąc przyniósł wiele nowych wydarzeń. Kiedy cały świat zastanawia się nad tym wszystkim, izraelskie wojsko prowadzi jeszcze nowych zbrodni przeciwko cywilom, schronionym w szkołach Onorwy, w szpitalach w strefie Gazy. Izraelski terroryzm otacza całego świata. Widzieliście i widzimy wszyscy, co on robi w ostatnich dniach. W Teheranie, w Libanie, w Syrii, w każdym innym mieście na zachodnim brzegu. Rada Bezpieczeństwa, której działania są często bezskuteczne i przejawiają polityki podwójnych standardów, nie reaguje adekwatnie na działania i liczne wypowiedzi członków rządu Izraela, co wyraźnie ukazuje prawdziwy
oblicza tego właśnie rządu i tego kraju. Zobaczcie, co dzieje się w strefie Gazy. Armia napędzana nienawiść morduje dzieci i kobiety, popełniając ludobójstwo, a później słyszymy wszyscy, gdzie tu najbardziej moralne wojsko, moralna armia na całym świecie. Hańba! Zachód, szanowni państwo, nadal przedstawia Izrael jako oazą i jedyną demokracją na Bliskim Wschodzie. Trzeba mieć na uwadze, gdzie ta oaza może być źródłem wirusów, które mogą się rozprzestrzeniać na cały region, a nawet świat. Bo słuchając, co mówią o więzieniu Palestyńczycy w obozie Sidi Tyman, gdzie Izrael przetrzymuje ciała 1500 obywateli palestyńskich i więzie ponad 10 tysięcy Palestyńczyków. Czy widzicie, jaki teatr odgrywa tego faszystowskiego rządu w Tel Awiwie? Lewicowe ugrupowania izraelskich, prawicowe, przepraszam, ugrupowania izraelskich Smotrycza i Ben-Gwira otaczają, sztormują tego obozu, aby zamordować więźniów i ochraniać jeszcze zbrodniarzy w tym obozie. Szanowni państwo, mówię do zachodnich rządów, do polityków na całym świecie. Przemyślcie to wszystko, co się dzieje w regionie, co robi tego rządu w Tel Awiwie, a potem powiedzcie nam, czym jest okupacja i czym jest demokracja. Wolność dla porwanych Palestyńczyków. Wolność dla więźniów Palestyńczyków w izraelskich obozach koncentracyjnych. Nadszedł czas, szanowni państwo, na sprawiedliwość. Przez wiele dekad globalny sionizm szantażował ludzkie sumienia, tworząc w Tel Awiwie grupę zbrodniarzy wojennych, złożoną z najemników z całego świata, którzy łamią wszystkie rezolucje międzynarodowe. Teraz nadszedł czas, aby społeczność międzynarodowa narzuciła sprawiedliwy pokój. Izrael nie chce pokoju, traktując go jako swojego wroga. Tak, Izrael nie potrzebuje pokoju. Szuka zawsze i cały czas przez 100 lat eskalacji sytuacji w regionie i na całym świecie. To odpowiedni moment dla społeczności międzynarodowej, aby urzeczywistnić swoją wolą i osunąć przykrywką stosowanych podwójnych standardów. Izrael, szanowni państwo, lekceważy prawa międzynarodowe i nadal oczekuje bezkarności za swoje czyny. Nadszedł czas, aby świat, szanowni państwo, udowodnił, że nikt nie stoi ponad prawem. Sprawiedliwość dla narodu palestyńskiego. Wolna, wolna Palestyna. Dziękuję. From the river to the sea, Palestine will be free. From the river to the sea, Palestine will be free.
Zapraszam Filipa Jankowskiego, również organizatora naszych protestów, do zabrania głosu. Proszę bardzo, Filip. Dzięki. Słuchajcie, zanim oddam głos mojemu tutaj towarzyszowi z pracowniczej demokracji, tylko jedno, myślę, bardzo ważne słowo, parę zdań. Niezmiernie istotne jest to, że my niezmiernie protestujemy. Tak w Polsce, jak i na całym świecie. Nasze protesty naprawdę mają głęboki sens. Tutaj słyszałem słowa poprzednio o społeczności międzynarodowej. My jesteśmy prawdziwą społecznością międzynarodową. To miliony ludzi na całym świecie. Może te rzeczy powstrzymać. Może to ludobójstwo powstrzymać. Musimy liczyć tak naprawdę na siebie, na własne...